Dzień dobry Państwu, witamy w nowym cyklu skupionym na najistotniejszych kwestiach ze strategicznej agendy podatkowej CFO, w szczególności działającego w grupie kapitałowej oraz w międzynarodowym środowisku. Ja nazywam się Marcin Opiłowski i jestem associate partnerem w Zespole Podatków Międzynarodowych EY, a wraz ze mną poprowadzą dzisiejszy program Aneta Bożejewska-Gaczyńska, Michał Koper, Sebastian Ickiewicz, Arek Kołątaj oraz Tomek Rolewicz. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, to prosimy o kontakt osobisty lub przez przycisk kontakt z ekspertem widoczny u góry ekranu. Założeniem cyklu jest przedstawienie Państwu kluczowych obszarów w formule pozwalającej na uchwycenie priorytetów działań Państwa agendy wraz z propozycją konkretnego umiejscowienia ich na osi czasu oraz kalendarza CFO, tak aby ułatwić przygotowanie się do poszczególnych zadań. Cykl nasz będzie obejmował webcasty, również w formule EYTV, informacje przesyłane kanałami korespondencji mailowej, treści zamieszczane na naszych stronach internetowych, a z czasem również spotkań fizycznych w formule dedykowanych śniadań oraz indywidualnych spotkań. Do każdego z przedstawianych tematów będziemy prezentować możliwości skorzystania z praktycznych rozwiązań i narzędzi. W ramach dzisiejszego programu chcielibyśmy przedstawić Państwu kluczowe kwestie, które zdeterminują agendę podatkową CFO na najbliższe tygodnie i miesiące. Odpowiemy również na pytanie, jakie decyzje należy podjąć, jakie procesy uruchomić, aby bezpiecznie zaadresować te obszary. W szczególności zwrócimy uwagę, które z tych decyzji lub procesów mogą wymagać koordynacji na poziomie grupy, co zawsze zajmuje nieco więcej czasu i wymaga planowania. Podpowiemy też, jak ustalić priorytety poszczególnych zadań i jak rozpocząć ich realizację. Zastanowimy się również, czy działanie w grupie i otoczeniu międzynarodowym musi oznaczać w dzisiejszych czasach ponoszenie nadmiernego ryzyka przez CFO, przez członków zarządu, a może jest możliwe skorzystanie z narzędzi ograniczających to ryzyko. Zastanowimy się także, czy narzędzia dostępne w typowej spółce są do tego wystarczające. Na początek spójrzmy na wykres. Przedstawia on obrazowo dynamikę wprowadzania przez ostatnie lata uregulowań do polskiego porządku prawnego. Jak widać, liczba istotnych podatkowych zmian systematycznie wzrasta. Wynika to m.in. z tego, że Polska skupiła się ostatnio na dostosowywaniu ustawodawstwa do wymogów unijnych i OECD, a jednocześnie w kilku przypadkach postanowiła pójść dalej i szybciej niż inne kraje. Stąd na przykład wprowadzenie bardzo wcześnie przepisów dotyczących MDR. Polska to tak zwany early adopter w tym zakresie. Oznacza to, że w Europie tego typu rozwiązania również zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Jednocześnie Polska wdraża własne rozwiązania, które w tej skali i w tej formie w Europie powszechnie nie funkcjonują. Na przykład specyficzne mechanizmy dotyczące podatku u źródła. Ustawodawstwa jest bardzo wiele, jest ono bardzo gęste, a przy tym należy pamiętać, że potencjalne sankcje związane z wprowadzanymi przepisami są często bardzo dotkliwe. I biorąc pod uwagę to, o czym przed chwilą powiedział Marcin, z perspektywy CFO niezmiernie ważne jest budowanie agendy i planowanie wręcz w sposób kalendarzowy kluczowych działań, które wymagają zaplanowania z wyprzedzeniem, aby móc ocenić ich wpływ na biznes, podjąć decyzje na wielu szczeblach w organizacji i skoordynować je na poziomie grupy, a wreszcie także właściwie zabudżetować i oczywiście zdążyć z samą implementacją. Wybranie z tak szerokiej listy tematów, najistotniejszych z nich, na pewno nie jest zadaniem łatwym. Biorąc pod uwagę perspektywę CFO grupy kapitałowej działającej w międzynarodowym środowisku, a także perspektywę skali zmian i wymogów oraz ciążącej z tego tytułu odpowiedzialności, przykładami są na pewno następujące tematy. Przede wszystkim przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych MDR, w szczególności z uwzględnieniem nadchodzących nowych obowiązków w tym zakresie oraz to, jaki wpływ na polską spółkę będzie miało uruchomienie w najbliższym czasie raportowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Innym istotnym tematem, który na pewno wymaga zaadresowania w najbliższym czasie, są zmiany w zakresie przepisów dotyczących podatku u źródła. I tutaj na pewno należy rozważyć, jakie konkretne działania trzeba podjąć w najbliższych tygodniach. Kolejny istotny obszar to przepisy dotyczące cen transferowych, w szczególności to, jak obecna covidowa rzeczywistość może wpływać na sytuację firm w tym obszarze, jaka powinna być właściwa reakcja na te wydarzenia. Innymi aktualnie ważnymi tematami podatkowymi z pewnością są także takie tematy jak skorzystanie z pomocy w ramach pakietu kryzysowego, czy też wdrożenie organizacji raportowania VAT w tak zwanym schemacie VAT-ek. W tych działaniach warto budować konkretną agendę, którą można przedstawić na osi czasu. I do tej agendy i do osi czasu za chwilę. Dziękuję. Pierwszy temat dzisiaj to podatek u źródła. Sebastian, temat WHT jest gorącym tematem od dłuższego czasu. Dlaczego właśnie teraz powinniśmy szczególnie mu się przyjrzeć i jakie działania powinny być na agendzie każdego CFO w najbliższych miesiącach? Dziękuję, Marcin. Tak, w czasach COVID pojawia się bardzo duża presja na płatności transgraniczne podlegające podatkowi u źródła, w tym znaczące płatności w ramach grupy, jak dywidendy, odsetki, licencje czy usługi zarządcze. Tymczasem polskie przepisy dotyczące podatku u źródła przewidują szereg wymogów dla korzystnego opodatkowania, a wymogi te z czasem będą stawać się coraz bardziej skomplikowane i uciążliwe w praktyce. Zarazem brak podjęcia wymaganych odpowiednich działań skutkować będzie opodatkowaniem właśnie stawką podstawową 19 czy 20% wypłacanych kwot, a także ryzykiem dodatkowych kar dla spółki, a także dla samego zarządu. Widzimy też w praktyce coraz częstsze kontrole władz podatkowych w zakresie podatku u źródła i spodziewamy się, że będą one stopniowo narastać. Te zwiększające się wymogi, o których przed chwilą wspomniałem, to w tym momencie wciąż odraczane już od 1,5 roku przepisy dotyczące obowiązkowej wpłaty podatku według stawki podstawowej i ubieganie się o zwrot do Urzędu Skarbowego. Chyba że zostaną podjęte szczególne, specyficzne i zarazem dosyć niebezpieczne rozwiązania, o których będzie mowa później. Ale już także obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają szereg wymogów i przewidują szereg działań, takich jak weryfikacja możliwości stosowania umów międzynarodowych czy obowiązek sprawdzenia statusu odbiorców płatności pod kątem rzeczywistego właściciela, a także prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Te dwa aspekty mogą w praktyce powodować szereg komplikacji, niejasności i problemów dla polskich podatników. Zapewne przepisy dotyczące mechanizmu poboru podatku, tak jak wspomniałem, odraczane od 1,5 roku, zostaną po raz kolejny odroczone do końca tego roku. Tym niemniej jesteśmy zdecydowanie przekonani, że ten czas należy wykorzystać do odpowiedniego przygotowania się do zwiększonych wymogów i właściwego zaplanowania wszelkich dokonywanych płatności. Pod tym kątem właśnie niezbędne jest upewnienie się, czy płatności podlegające podatkowi u źródła są odpowiednio zaplanowane z perspektywy czasu, a także pod kątem wejścia tych nowych dodatkowych wymogów, a także obowiązujących wymogów. Tymczasem, jak się okazuje i widzimy tu szeregu klientów, w praktyce wiele kwestii będzie wymagało podjęcia działań i decyzji przy braku jasnych, jednoznacznych interpretacji i przepisów, co znacząco zwiększa ryzyko dla polskich firm, a także dla ich zarządów. Należy zatem zweryfikować, które płatności mogą, będą wykonane przed wejściem tych dodatkowych obowiązków w nowym reżimie poboru podatku, a które po. I jakie mogą być konsekwencje potencjalnych rozbieżności. W praktyce bowiem kluczowe będzie, aby traktowanie danych płatności przed i po wejściu wymogu poboru podatku i zwrotu było takie samo. W przeciwnym wypadku, gdy w ramach systemu Pay and Refund władze podatkowe uznają, że nie zostały spełnione wymogi do zwrotu podatku, gdyż na przykład odbiorca nie spełnia wymogów rzeczywistego właściciela lub nie prowadzi rzeczywistej działalności, to może się okazać, że zakwestionowane i zagrożone mogą być płatności dokonane już wcześniej. Władze podatkowe mogą właśnie stwierdzić, że podatnik, polski podmiot wypłacający należności nie dokonał należytej weryfikacji, mimo ciążącego na nim takiego obowiązku. Zatem wdrożenie odpowiednich procedur weryfikacyjnych, sprawdzenie odbiorców, a także inne działania wynikające z tych skomplikowanych przepisów są niezbędne i kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania wielu podatników. Konieczna jest weryfikacja tych odbiorców, tak zwane due diligence, już przed dokonaniem konkretnych płatności polegających podatkowo. W innym przypadku bowiem władze podatkowe mogą kwestionować procedury stosowane przez podatników. W systemie płatności i zwrotu będą przewidziane dwa szczególne rozwiązania, które podatnicy mogą wykorzystać. Należy jednak pamiętać, że są to rozwiązania szczególne i mogą wymagać dodatkowych działań, a także wiązać się z pewnymi dodatkowymi niebezpieczeństwami. Pierwsze takie rozwiązanie w tym momencie stosowane, które może być stosowane do płatności na gruncie polskich przepisów wdrażających dyrektywy unijne, to jest właśnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie opinii przez organ podatkowy w zakresie niepodlegania czy zwolnienia z podatku źródła. Kolejnym rozwiązaniem jest z kolei oświadczenie zarządu, całego zarządu spółki, składane pod groźbą odpowiedzialności karno-skarbowej. To rozwiązanie, jakkolwiek może wydawać się proste i łatwe do zastosowania, to jednak wiąże się z licznymi wątpliwościami, a także niebezpieczeństwami zarówno dla polskiej spółki, jak i samego zarządu. Należy zatem odpowiednio przygotować się do zastosowania tego środka. Ponadto w przypadku również dokonania płatności podatku niezbędne będzie odpowiednie przygotowanie się do procesu zwrotu. Też zwrot na bazie nowych przepisów, nowego systemu będzie znacznie bardziej uciążliwy, czasochłonny i będzie wymagać podjęcia szeregu działań przygotowawczych. Niezbędne jest zatem odpowiednio wczesne rozpoczęcie działań weryfikacyjnych i przygotowawczych po to, ażeby sama procedura zwrotu przebiegła możliwie sprawnie i szybko. Kluczowe działania zatem na najbliższe tygodnie i miesiące jest to sprawdzenie dokonywanych czy planowanych płatności, które będą podlegać podatkowi u źródła i temu reżimowi, a także wdrożenie odpowiednich procedur oraz podjęcie wymaganych działań, takich jak weryfikacja z należytą starannością odbiorców dokonywanych przez podatników płatności. Tak więc, jak widać z tego krótkiego przedstawienia przeze mnie, jest szereg elementów, szereg ważnych aspektów, które będą kluczowe dlatego, ażeby polscy podatnicy mogli efektywnie i sprawnie w przyszłości dokonywać płatności zagranicznych, również do podmiotów grupowych, bez nadmiernego obciążenia podatkiem źródła. W przypadku pytań zapraszam Państwa do bezpośredniego kontaktu, a także na kolejną sesję EYTV 18 czerwca, w której bardziej szczegółowo omówimy aspekty podatku u źródła, wprowadzane wymogi w ramach przepisów, a także jak odpowiednio przygotować się do tych wymogów i ograniczyć ryzyka dla spółek i zarządu. Dziękuję bardzo. Sebastian, dziękujemy bardzo za to podsumowanie. Kolejnym tematem, który chcielibyśmy dzisiaj z Państwem poruszyć, jest raportowanie schematów podatkowych, czyli MDR. Obowiązki w tym zakresie towarzyszą nam już od ponad roku. Arek, dlaczego ten temat jest dla nas dalej tak istotny? Dziękuję, Michał. Faktycznie zgadza się. Rzeczywiście temat MDR to jeden z kluczowych obszarów, na którym w najbliższym czasie swoją uwagę powinni skupić przedsiębiorcy. I przypominając, w dużym skrócie warto powiedzieć o tym, że przepisy MDR weszły w życie już w Polsce 1 stycznia 2019 roku i nałożyły obowiązek przekazywania określonych informacji o tzw. schematach podatkowych do szefa Krajowej Administracji Podatkowej. Kluczowe jest oczywiście pamiętanie o tym, że schematy podatkowe są rozumiane przez ustawę bardzo szeroko, w tym do kręgu schematów podatkowych zaliczane są również czynności bądź zdarzenia, które są dokonywane w ramach bieżącej działalności gospodarczej. I teraz odpowiadając, Michał, na Twoje pytanie, warto podkreślić, że przepisy MDR przełożyły się na szereg obowiązków nałożonych na przedsiębiorców, takich jak, i tutaj wyliczając, po pierwsze, konieczność wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych w celu zapewnienia kompleksowej i rzetelnej realizacji obowiązków, czyli w szczególności monitorowania dokonywanych transakcji czy zarządzania procesem raportowania. Po drugie, terminowego raportowania. W tym miejscu wydaje mi się, że kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, że niektóre obowiązki mogły już zaistnieć, dlatego tym bardziej istotne jest niezwłoczne podjęcie kroków, żeby zarządzić ryzykami i ewentualnie zmitygować ryzyko otrzymania bądź nałożenia sankcji. Oraz po trzecie, i to jest punkt, o którym często zapominamy, w szczególności w dobie bieżącej sytuacji, przekazywanie informacji o schematach podatkowych niejednokrotnie wymaga złożenia paru formularzy. Jednym z takich dodatkowych formularzy jest informacja MDR 3 składana przez korzystającego, mówiąca o wykorzystaniu schematu podatkowego w danym okresie rozliczeniowym. Warto, wydaje mi się, że również wspomnieć o tym, że część terminów związanych z bieżącym raportowaniem została zawieszonych przez przepisy tarczy antykryzysowej. Tym niemniej nie zwalnia to przedsiębiorców oczywiście z konieczności realizacji po pierwsze zaległych obowiązków, a po drugie przygotowania się do dalszego raportowania na bieżąco. Okej, dziękuję, ale powiedz proszę, co mogą przynieść najbliższe miesiące i jak się na te najbliższe miesiące podatnicy powinni przygotować? Jasne. To wydaje mi się, że z tej perspektywy w tym miejscu warto powiedzieć o dwóch kluczowych obszarach. Pierwszy obszar to konieczność ponownego raportowania schematów transgranicznych dla celów wymiany informacji z innymi krajami Unii Europejskiej. I co niezwykle istotne, ponowne zaraportowanie będzie konieczne również wtedy, gdy pierwotny raport MDR1 był kompletny, a nawet otrzymaliśmy już numer schematu podatkowego dla takiego schematu wydany przez właściwe organy. Co ważne, przepisy wprowadzające ten obowiązek nadal są procedowane w Sejmie. Dlatego z praktycznego punktu widzenia możemy mieć mało czasu na przygotowanie się do raportowania z tego względu, że po pierwsze pojawią się nowe formularze, a po drugie część informacji, które już wcześniej wskazywaliśmy, będą mogły wymagać aktualizacji o fakty, o których dowiedzieliśmy się później. W związku z tym należy podjąć niezwłoczne działania, żeby odpowiednio zabezpieczyć się i przygotować do raportowania, w szczególności biorąc pod uwagę, że projekt ustawy wprowadza dość wymagające terminy raportowania, które zgodnie z obecnym projektem, upływają dla korzystającego już 16 sierpnia, a w przypadku innych podmiotów, w szczególności promotorów, mogą upłynąć jeszcze szybciej, bo już z końcem lipca. Z kolei drugi obszar związany jest z faktem wejścia w życie przepisów MDR w innych krajach Unii Europejskiej, co w przypadku wielu międzynarodowych grup kapitałowych już spowodowało, lub spodziewamy się, że niebawem spowoduje konieczność podjęcia dyskusji w kwestii zarządzania tematami MDR na poziomie grupowym. I na podstawie dotychczasowych projektów, które prowadziliśmy, oraz dyskusji, w których uczestniczymy, widzimy, jak wiele aspektów wymaga odpowiedniego wcześniejszego zarządzenia. Przykładowo tematy, które pojawiają się w takich dyskusjach, to na przykład jak koordynować procesy MDR w grupie kapitałowej działającej w wielu krajach, w szczególności w którym kraju jest dokonywane raportowanie oraz jaki jest zakres tego raportowania. I tu pamiętajmy proszę, że w różnych krajach terminy raportowania mogą być określone w różny sposób, w szczególności w związku z legislacją, która odracza część obowiązków w związku z koronawirusem. Idąc dalej, co w sytuacji, gdy raport złożony za granicą nie będzie zawierał wszystkich informacji, które są wymagane przez przepisy polskiej ordynacji podatkowej. Na przykład w sytuacji, gdy mówimy o schemacie transgranicznym, który jednak będzie spełniał część cech rozpoznawczych typowych dla Polski, czyli przykładowo innych szczególnych cech rozpoznawczych. Ponadto pojawia się również pytanie, co należy na przykład zrobić w sytuacji, gdy w innym kraju raport już został złożony i w ramach tej transakcji uczestniczyła polska spółka, ale ona nie dokonała raportowania we właściwym terminie w Polsce. A jednocześnie wiemy, że na podstawie wymiany informacji pomiędzy krajami taka informacja o tym schemacie trafi do polskich organów podatkowych. Tu powstaje naturalne pytanie, jak odpowiednio zabezpieczyć się przed ryzykiem nałożenia sankcji w związku z brakiem podjęcia odpowiednich kroków w Polsce przez polskiego podatnika. I zbierając te wszystkie punkty, widzimy, że niezwykle ważne jest już teraz odpowiednie przygotowanie się do zbliżającego się ponownego raportowania schematów transgranicznych oraz, że warto spojrzeć na obowiązki MDR też w szerszej perspektywie grupowej, międzynarodowej. I podsumowując, w razie jakichkolwiek pytań w zakresie obowiązków MDR, oczywiście serdecznie zachęcamy do kontaktu, a dedykowany odcinek tematom MDR odbędzie się 9 czerwca w ramach EYTV, na który w tym miejscu już teraz chcielibyśmy serdecznie wszystkich zaprosić. Dziękujemy, Arku. Kolejnym dzisiejszym tematem są ceny transferowe. Jest to bardzo istotny obecnie temat. W szczególności zaś staje się on aktualny ze względu na potencjalne skutki sytuacji związanej z COVID-19. Aneto, co powoduje, że ceny transferowe są obecnie tak wysoko na agendzie CFO w grupie kapitałowej? Tak, dziękuję, Marcin. W zasadzie to na początek chciałabym się odnieść do tego, dlaczego TP w ogóle powinno być tak wysoko na agendzie, bo nie zawsze tak jest, choć wydaje się, że rzeczywiście w większości firm to zainteresowanie rzeczywiście tematem cen transferowych jest dość wysoko. Natomiast co sprawia, że rzeczywiście CFO czy nawet zarząd spółki powinien ten temat analizować i się nim zajmować? Otóż nie można sobie wyobrazić już bardziej dosadnego ustawodawcy niż nasz polski, który wprost wypowiedział się właśnie w tej sprawie, czyli powiedział w uzasadnieniu do zmiany przepisów o cenach transferowych, dlaczego to właśnie CFO i dlaczego to właśnie zarząd powinny tym obszarem się zajmować. I w tym uzasadnieniu można przeczytać mniej więcej tyle, że zagadnienia dotyczące polityki cen transferowych dotykają zagadnienia rachunkowości zarządczej, decyzji strategicznych w grupie i potwierdzenie kompletności czy prawidłowości tych cen możliwe jest wyłącznie z poziomu podmiotu krajowego, z poziomu zarządu podmiotu krajowego, bo tylko zarząd ma wystarczającą wiedzę i dostęp do strategicznych informacji. I to samo w zasadzie uzasadnienie zostało powtórzone w związku z kolejnymi obostrzeniami czy wymogami, które w tej sytuacji dzisiejszej ustawodawca polski narzuca też polskim zarządom, mianowicie potwierdzeniem prawidłowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi ma być pisemne oświadczenie wszystkich członków zarządu, którzy tym samym pisemnym oświadczeniem poświadczają, że ich zdaniem, w ich opinii ceny transferowe, jakie stosuje ich spółka czy ich spółki z podmiotami powiązanymi, są cenami zgodnymi z zasadą ceny rynkowej. I skąd to podejście? Trochę jest za tym, myślę, jakby takiej historii i też obserwacji, bo polski fiskus dostrzega to, co my też potwierdziliśmy poprzez różne ankiety i własne obserwacje, że w przeważającej większości polskich firm zależnych ceny transferowe nie są analizowane na poziomie członków zarządu przed podjęciem decyzji o ich akceptacji. I ta polityka cen transferowych, tak się ukształtowało przez lata, jest narzucana czy opracowywana centralnie i w Polsce w spółkach, podmiotach zależnych analizowana raczej przez dział księgowy, podatkowy, ale też bez jakby istotnego strategicznego wpływu na kształtowanie tej polityki. Stąd jakby te zachowania ustawodawcy, stąd zaostrzone przepisy i stąd właśnie przeniesienie też odpowiedzialności, już wprost odpowiedzialności z kodeksu karno-skarbowego na poziom zarządu. No i skoro jakby już ustaliliśmy, dlaczego to jest ważne, czy jakby z czego wynika to, że zarząd powinien być zaangażowany, w analizowanie tematów związanych z cenami transferowymi, to dopowiedzmy jeszcze to, że wprowadzone zostały również sankcje, które podnoszą materialność tego zagadnienia. Czyli nie dość, że to zagadnienie jest rzeczywiście zagadnieniem natury strategicznej i tutaj te oceny biznesowe mogą być dokonywane jedynie z poziomu zarządu, no bo zazwyczaj chodzi o to, czy wystarczająco dobrze jesteśmy wynagradzani przez grupę, zapełnione w grupowych łańcuchach wartości dodanej funkcje. Więc wprowadzone sankcje nie tylko osobiste, ale również i sankcje z tytułu sporów z fiskusem i jakby negatywnych konsekwencji, czyli doszacowań, te sankcje zostały podwyższone, czyli materialność tego zagadnienia rośnie. I teraz co to oznacza w dzisiejszej sytuacji? Bo możemy sobie te zagadnienia, czy te obszary zainteresowania teraz cenami transferowymi podzielić na dwa. Pierwszy to są bieżące zmiany i bieżące, czy dynamika zmian w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi spowodowana kryzysem, właśnie kryzysem wywołanym COVID-19. I tu wiele firm z takimi bieżącymi zmianami, które dzieją się w czasie w zasadzie rzeczywistym, aktualnie się boryka. Drugi obszar wyzwań i zainteresowania, takiego strategicznego, to są rozliczenia, czy jakby wymogi sprawozdawcze niezbędne do zrealizowania za 2019 rok, czyli już zamknięty okres. I teraz jeśli skupić się przez chwilkę na tym pierwszym obszarze, czyli te zmiany bieżące, to co obserwujemy, co widzimy, to wiele polskich firm rzeczywiście jest w sytuacji, kiedy grupy kapitałowe proponują zmiany w rozliczeniach. Czy to są zmiany związane z przerzuceniem większych kosztów na spółki zależne, w tym spółki polskie, czy to zmiany związane i propozycje zmiany marż na różnych funkcjach realizowanych przez firmy polskie, czy to funkcjach usługowych, czy produkcyjnych, czy dystrybucyjnych. I wszystkie te zmiany podyktowane wpływem COVID-u na płynność w łańcuchach wartości dodanej rzeczywiście stawiają, czy powodują, że można sobie postawić pytanie, czy jakby te zmiany i wpływ ich na polskie podmioty jest do zaakceptowania. Często przyczyną tych propozycji, które idą z poziomu centralnego, jest takie wyjaśnienie, że no mamy kryzys, spadły nam obroty, zmienia nam się dochodowość łańcucha, w związku z czym solidarnie chcemy przealokować te koszty czy te ryzyka materializujące się na wszystkich uczestników łańcucha i wszystkie podmioty. No i czy teraz taka obniżka marży podmiotu produkcyjnego czy dystrybucyjnego, który przez lata działał na stosunkowo niskiej marży w oparciu o taki model cen transferowych, który definiował polskie spółki jako firmy usługowe, czy taka obniżka marży będzie uzasadniona i czy lokalny zarząd, jeżeli zaakceptuje takie zmiany, to czym będzie bezpieczny z perspektywy właśnie ryzyka odpowiedzialności KKS. I to są takie zagadnienia, na które nie da się odpowiedzieć w sposób uniwersalny dla każdego. Uniwersalne dla każdego jest to, że rzeczywiście CFO i zarząd takimi sytuacjami musi się zająć, jeżeli oczywiście mówimy o materialnych rozliczeniach, czy rozliczeniach, które będą miały materialny wpływ na rachunek zysków i strat polskiego podatnika. Tu już nie jesteśmy, wydaje mi się, przy tych przepisach, które mamy dziś, nie jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji zaangażowania zarządu w akceptację decyzji o zmianach oraz w dokonanie takiej oceny, czy te zmiany są w ogóle z naszej perspektywy uzasadnione. Bo wiadomo, że grupowo chcemy pomóc, wiadomo, że jesteśmy we wspólnym łańcuchu, więc idziemy w zasadzie na tym samym przysłowiowym wózku. No, niemniej jednak ceny transferowe czy przepisy o cenach transferowych narzucają nam zasadę niezależności, czyli musimy się traktować stosunkowo niezależnie, wszystko na potrzeby oczywiście rozliczeń podatkowych. Więc w w tych kwestiach takich bieżących zmian, to co wydaje się istotne, to rzeczywiście, żeby one nie działy się z automatu, żeby propozycje zmian, które przychodzą z centrali, nie przechodziły tylko i wyłącznie przez akceptację zespołu podatkowego czy zespołu księgowego, żeby rzeczywiście pojawiły się ślady zaangażowania, oceny tych zmian z perspektywy CFO, z perspektywy zarządu. To są wszystko elementy tej staranności i nadzoru, który jest niezbędny właśnie w kontekście odpowiedzialności KKS, ale to jest też kwestia dochowania takiej staranności w ocenie ryzyka, no bo jeżeli te zmiany będą zbyt pochopne i niewłaściwie udokumentowane, fiskus będzie je mógł łatwo podważyć, a jak wspomniałam, materialność doszacowań czy konsekwencji związanych z doszacowaniem cen transferowych zdecydowanie istotnie nam wzrosła, czyli te doszacowania będą dużo bardziej i sankcje bolesne i z tej perspektywy należy też tutaj ten nadzór nad ryzykiem i ocenę ryzyka uwzględniać. Jeśli chodzi o same zmiany i to, czy można je akceptować, tak jak powiedziałam, nie są to zagadnienia uniwersalne, ale nie wykluczamy, że w pewnych sytuacjach te zmiany będą uzasadnione. Pytanie, jak bardzo dana grupa kapitałowa jest dotknięta kryzysem oraz jaką politykę historycznie cen transferowych stosowała, więc no, tutaj zagadnienie ewidentnie biznesowe. Trzeba się odnieść do założeń finansowych i biznesowych wcześniejszej współpracy, zasad, na jakich alokowane były dochody między spółkami, a te zasady bardzo często odnosiły się do alokacji ryzyka. Więc teraz trudno sobie będzie wyobrazić, jeżeli w strukturze, jeżeli w polityce podatkowej, która bazowała na tym, że nadwyżki zysków z Polski czy z innych krajów, z podmiotów właśnie usługowych, czy produkcyjnych, czy dystrybucyjnych ściągane były do jakiegoś podmiotu centralnego, tylko właśnie i dlatego, że był to podmiot biorący na siebie odpowiedzialność z tytułu ryzyk gospodarczych, że w sytuacji, kiedy ryzyka nam się materializują, będziemy w stanie jakby tę odpowiedzialność przerzucić na podmioty zależne, więc te analizy i te zagadnienia na bieżąco w trakcie roku trzeba analizować. Dlaczego w trakcie roku? Bo również mamy nową zasadę, która mówi, że ceny transferowe muszą być w momencie realizowania transakcji, w momencie uzgadniania współpracy rynkowej, czyli rynkowe muszą być już założenia do tych warunków, do tych zmian. Więc jeśli mamy te zmiany w trakcie 2020 roku, musimy się do nich odnieść już teraz. Natomiast kwestia druga, która jest istotna z perspektywy właśnie agendy CFO, to dyrektora finansowego i pewnie zarządu w dużej mierze, bo dokładnie to obserwujemy, to znaczy zarządy są w dużo większym stopniu niż kiedyś to obserwowaliśmy, zaangażowane w podejmowanie decyzji właśnie jak zarządzić ryzykiem cen transferowych, na przykład za rok 2019, który już jest ryzykiem zamkniętym, ile wysiłku i środków przeznaczyć na zabezpieczenie tego ryzyka, na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych i jak optymalnie wykorzystać posiadany budżet. I tutaj są dwa podejścia. Jedno podejście to jest, można powiedzieć, takie minimalistyczne podejście, zdominowane znów trochę przez myślenie grupowe, bo tutaj nie ma co ukrywać. Ceny transferowe są zdominowane przez podejście centralne, grupowe, takie optymalne, wspólne dla wszystkich. I tutaj w tej perspektywie grupowej rzeczywiście dominuje takie podejście, żeby dokumentować czy bronić polityki z poziomu centralnego. Trochę jest to pod prąd czy na przekór tym przepisom, które mamy wprowadzone, że polityka może być ustalona centralnie, ale jednak odpowiedzialność za nią jest zdecydowanie odpowiedzialnością lokalną. Dlatego wiele też zarządów polskich firm, to co obserwujemy, jednak wymusza trochę w uzgodnieniach swoich z centralą, wymusza trochę więcej tutaj zgody na analizę i ocenę polityki czy rozliczeń danego roku, tu konkretnie 2019, perspektywy lokalnej. I tutaj generalnie pewnie najwięcej nacisku przy podejmowaniu decyzji, czym się zająć w kwestiach tych obowiązków sprawozdawczych za 2019 rok, to przede wszystkim ocena ryzyka, tak? Bo jakby ta ocena ryzyka pozwala ocenić też, pod czym podpisze się zarząd, jakie oświadczenie złoży, czy tam w tych rozliczeniach grupowych są jakieś ewidentne obszary ryzyka, jakieś ewidentne słabe punkty, które w kontekście też tego oświadczenia mogą działać na niekorzyść. I są jeszcze inne ważne obszary, mianowicie obszary narzędziowe, czyli kwestie tutaj rzeczywiście wsparcia zespołów, które zajmują się w firmie takim przygotowywaniem raportowania w zakresie cen transferowych. To najczęściej są zespoły finansowe, zespoły księgowe czy controlling, wsparcia raz właśnie tą oceną ryzyka, ale dwa dodatkowymi narzędziami, które pozwalają po pierwsze to ryzyko na bieżąco analizować, ale też po drugie ułatwiają przygotowywanie niezbędnych raportów, bo oprócz oświadczenia o tym, że ceny są rynkowe, trzeba jeszcze przygotować sprawozdania z informacjami finansowymi, które fiskus sobie zażyczył otrzymywać w określonych deadline'ach. I teraz przygotowanie takich sprawozdań finansowych czy deklaracji finansowej, to jest taki transpricingowy JPK, czyli to jest deklaracja TPR, no to dla niektórych firm może być nie lada wyzwanie. Więc jakby w tym zakresie wzmocnienie kontrolingu pod kątem cen transferowych i wzmocnienie tych narzędzi, czy stworzenie narzędzi, które ułatwiają kontroling cen transferowych, właśnie również w kontekście bieżącego monitorowania ryzyka, porównywania wyników do wyników rynkowych, bieżących kalkulacji oraz kalkulacji na potrzeby właśnie tego sprawozdania o cenach transferowych, no to są takie rzeczy i takie narzędzia, na które zdecydowanie warto będzie położyć nacisk. No i wydaje mi się, że jest jeszcze jeden obszar, który warto zaadresować z poziomu właśnie CFO, z poziomu zarządu, mianowicie procedury komunikacji i procedury akceptacji tych rozliczeń grupowych i to na zasadzie uprzedniej, my to nazywamy ex ante, podejściem ex ante, czyli w momencie podejmowania decyzji, w momencie dokonywania transakcji czy akceptacji pewnych rozliczeń, a nie dopiero po fakcie. I te procedury komunikacji, one są istotne z perspektywy i już zamkniętych okresów, gdzie można sprawdzić, jak to wygląda, jak to wyglądało i jak to może zostać odebrane w ewentualnych postępowaniach KKS-owych, ale również z perspektywy bieżącej komunikacji, bieżącego podejścia do tych rozliczeń grupowych, czyli procedury, które będą w stanie wykazać należytą staranność w nadzorze nad cenami transferowymi. Ten nadzór nie powinien płynąć z poziomu centralnego, ale właśnie powinien być tak zdefiniowany lokalnie, żeby dawał możliwość wykazania, czy CFO, że zarząd mają kontrolę, podejmują decyzje, uczestniczą w ocenie tych rozliczeń grupowych, tych szczególnie tych materialnych. Więc jakby tutaj te procesy komunikacji, procesy akceptacji tych warunków, no one muszą być już ulokowane trochę wyżej niż na poziomie zespołu księgowego czy zespołu podatkowego. To wydaje mi się, Marcin, są główne kwestie i wyzwania, z którymi chyba na dziś większość firm i zarządów i szczególnie właśnie dyrektorów finansowych się mierzy, jeśli chodzi o temat cen transferowych. Dziękuję bardzo, Aneta. Jak zawsze bardzo interesujące i praktycznie. Dziękuję bardzo. Jak wykazali przedmówcy, wszystkie dzisiejsze tematy są obecnie priorytetowe. Dodatkowo ich wagę podnoszą potencjalne sankcje, które mogą grozić w razie niedopełnienia związanych z nimi obowiązków. Tomku, czy mógłbyś przybliżyć nam może trochę temat potencjalnych ryzyk sankcji oraz narzędzia zarządzania nimi? Jasne, Marcin, bardzo dziękuję za to pytanie i myślę, że najważniejszym punktem, od którego warto zacząć, to przypomnienie sobie, że jakby z perspektywy osób uczestniczących w procesie zarządzania finansami spółek, z perspektywy CFO, kwestia potencjalnych ryzyk i potencjalnych sankcji to jest zawsze kwestia naszego osobistego bezpieczeństwa, ponieważ no, polski system odpowiedzialności między innymi za sprawy finansowe i podatkowe przyjął, że w pierwszej kolejności takiej odpowiedzialności karnej, a ściśle mówiąc karnej skarbowej, odpowiadają czy podlegają zawsze osoby fizyczne. Więc to jest kwestia tych ryzyk, które mogą dotyczyć każdej osoby, która zajmuje się sprawami finansowymi spółki, także na poziomie zarządczym. I myślę, że tutaj warto nawiązać w pierwszej kolejności do tych obszarów, o których rozmawialiśmy sobie kilka i kilkanaście minut temu, czyli ceny transferowe, przekazywanie informacji o schematach podatkowych, a także podatek u źródła, bo to są te obszary, z którymi także związane są potencjalne sankcje, które w szczególności w ostatnim czasie także zostały drastycznie podwyższone, na co moi przedmówcy także zwracali uwagę. I żeby rozpocząć od cen transferowych, tutaj potencjalne sankcje mogą dotyczyć wielu obszarów, ale myślę, że takie kluczowe, na które warto zwrócić uwagę, to kwestie związane z oświadczeniami i informacjami, o których wspominała także Aneta. Tutaj przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidują szeroki katalog sankcji, przede wszystkim finansowych, natomiast są to te sankcje przewidziane w możliwie wysokim pułapie, czyli potencjalnie one mogą osiągnąć nawet prawie 25 milionów złotych i przypomnijmy, mówimy tutaj o sankcjach nakładanych na osoby fizyczne, a mogą one dotyczyć takich sytuacji jak niezłożenie informacji bądź oświadczenia w terminie, złożenie takiej informacji po terminie bądź złożenie informacji bądź oświadczenia w sytuacji, w której dane i inne informacje przekazane w takim materiale są po prostu nieprawdziwe. I mowa tutaj jest o tym takim, Aneta użyła takiego sformułowania JPK-u na potrzeby cen transferowych. Ta informacja, która jest składana w tym wypadku do końca września właśnie może być pod tym kątem analizowana. Także mowa tutaj jest o prawidłowości i terminowości składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, ale także sama kwestia dokumentacyjna, czyli wszelkie nieprawidłowości związane z naszą dokumentacją cen transferowych, także potencjalnie może powodować ryzyko naszej osobistej odpowiedzialności. Przechodząc z kolei do kwestii raportowania schematów podatkowych, tutaj Kodeks Karny Skarbowy podszedł bardzo podobnie, mianowicie każda osoba, która zobowiązana jest do przekazania informacji o schematach podatkowych, niezależnie od tego, czy pełnimy funkcję korzystającego, czy pełnimy funkcję wspomagającego, czy może promotora, no możemy także potencjalnie podlegać takiemu reżimowi odpowiedzialności w sytuacji, w której nie dokonamy na czas zgłoszenia, dokonamy zgłoszenia czy przekazania informacji o schemacie podatkowym po terminie, bądź ta informacja będzie informacją niepełną, nieprawidłową, także te astronomiczne sankcje finansowe mogą być tutaj wykorzystane przeciwko nam. Dodatkowy reżim odpowiedzialności dotyczy podmiotów, które w przypadku schematów podatkowych mogą bądź pełnią funkcję promotora. Taki promotor ma także po swojej stronie dodatkowe obowiązki związane na przykład z prowadzeniem odpowiedniej procedury, takiej wewnętrznej, która ma na celu upewnić się i ma na celu wyegzekwować prawidłowe realizowanie obowiązków sprawozdawczych po stronie promotora. W sytuacji, w której promotor nie wprowadzi takiej procedury, bądź wprowadzi tę procedurę niepełną, taką procedurę, która nie będzie zawierała wszystkich wymaganych prawem elementom, także taki promotor może podlegać jeszcze dodatkowej odpowiedzialności. I z perspektywy promotora myślę też takim bardzo ważnym punktem, takim następczym, jest również pamiętanie o tym, że niewykonywanie elementu audytowo-kontrolnego w celu zidentyfikowania i potwierdzenia prawidłowości wypełniania przez promotora funkcji w zakresie schematów podatkowych także może potencjalnie prowadzić do powstania odpowiedzialności na poziomie osób odpowiedzialnych za wykonywanie takiej funkcji. Ostatni element, na który chciałem zwrócić uwagę, to element, o którym mówił Sebastian, czyli kwestia podatku źródła. Tutaj także kodeks karny skarbowy jakby uzupełnia ze sfery czy z perspektywy potencjalnej odpowiedzialności także tę perspektywę. Sebastian wspomniał o świadczeniach w zakresie podatku źródła jako jednej z możliwości, która pozwala na zarządzanie potencjalnym ryzykiem w zakresie podatku źródła. Natomiast w sytuacji, w której potencjalne oświadczenie składane na potrzeby podatku źródła okazałoby się oświadczeniem nieprawidłowym, innymi słowy polski płatnik oświadczyłby, że jednak nieprawidłowo, że dopełnił obowiązków w zakresie podatku źródła, a fiskus tutaj dowiódłby, że takich obowiązków nie dopełniliśmy, no to także może w grę wchodzić odpowiedzialność za wskazanie takiego oświadczenia o charakterze nieprawidłowym, nieprawdziwym, czyli innymi słowy za złożenie fałszywego oświadczenia. No i konkludując ten wątek, myślę, że tutaj bardzo istotnym elementem jest to, że zawsze mówimy o odpowiedzialności o charakterze osobistym, czyli jest to odpowiedzialność nakładana zawsze na osobę fizyczną. No i tutaj, jeżeli jeszcze pamiętamy, że dodatkową taką sankcją, dodatkowym obostrzeniem jest oprócz już tej dotkliwej sankcji finansowej także kwestia na przykład czasowego wpisu do Krajowego Rejestru Karnego, no to myślę, że tutaj te dwie informacje powodują, że zawsze należy o takim ryzyku odpowiedzialności nie tylko myśleć, ale także rozmawiać, ale także zastanowić się, jak tym możemy zarządzić i żeby też nie zostawiać Państwa jakby z tą informacją, że nic z tym ryzykiem odpowiedzialności nie możemy zrobić, no to też chciałbym poświęcić kilka minut i kilka słów, żeby przedstawić Państwu, jakie są ryzyka, jakie są możliwości i instrumenty pozwalające na zarządzanie ryzykiem takiej odpowiedzialności, bo takie instrumenty są, one są znane i są także w praktyce rynkowej wykorzystywane dość szeroko, a mowa tutaj głównie o takich dwóch, czy ściśle mówiąc trzech podstawowych instrumentach, czy grupach instrumentów. I taki pierwszy instrument to oczywiście compliance, czyli procedury. Za chwilę wyjaśnię, co się na to składa. Drugi instrument to wsparcie ekspertów na poziomie nie tylko takim jakby strategicznym czy całościowym, ale czasami także punktowym. A trzeci instrument, myślę, wykorzystywany czasowo i on szczególnie jest istotny w obecnych czasach związanych z pandemią koronawirusa, to instrumenty i instrukcje kryzysowe, które w szczególnie krytycznych sytuacjach wyjaśniają i wskazują, jak nasza organizacja powinna działać. Ale przechodząc do tego pierwszego wspomnianego przeze mnie punktu, czyli procedury. Całościowo procedury, mowa tutaj jest o procedurach podatkowych, procedurach także punktowych dotyczących, i tutaj wracając do naszego dzisiaj będącego tematu, procedury dotyczące podatku źródła, cen transferowych czy schematów podatkowych. Wprowadzenie takich procedur poza elementem czysto takim edukacyjnym, innymi słowy wprowadzenie szerszego poziomu wiedzy na dany temat w naszej organizacji poprzez właśnie wspólną pracę na temat i w zakresie procedur. Takie procedury spełniają przede wszystkim dwie bardzo podstawowe funkcje. Eliminują bardzo mocno ryzyko powstania samego błędu, czy to podatkowego, czy błędu w zakresie podatku źródła, błędu w zakresie cen transferowych, czy błędu w zakresie schematów podatkowych w samej organizacji poprzez właśnie działanie w nawiązaniu i na podstawie procedur. A co za tym idzie, wyeliminowanie ryzyka, czy zredukowanie ryzyka powstania samego błędu eliminuje automatycznie ryzyko potencjalnej naszej odpowiedzialności. Natomiast w sytuacji, w której do takiego błędu podatkowego by doszło, wskutek na przykład niespodziewanej zmiany w orzecznictwie sądowym, czy wskutek czystego błędu ludzkiego, ponieważ ktoś przykładowo nie zastosował się do procedury. My, w szczególności na poziomie zarządczym, na poziomie CFO, jesteśmy w stanie potwierdzić i wykazać, iż do takiego błędu doszło mimo prowadzenia procedur, mimo dochowania przez nas należytej staranności. Innymi słowy, doszło do takiego błędu nieumyślnie, w szczególności nieumyślnie na naszym poziomie, a warto tutaj pamiętać, że te wszystkie sankcje, o których mówiłem na początku, sankcje w szczególności przewidziane przez kodeks karny skarbowy, one mają zastosowanie wtedy, kiedy zostanie wykazane nam tak zwane działanie umyślne. Innymi słowy, takie działanie niedbałe. Natomiast w sytuacji, w której będziemy mieli po naszej stronie argumenty i dowody wskazujące na działanie zgodnie z należytą starannością, a takim podstawowym i najczęściej wykorzystywanym instrumentem są właśnie procedury, mimo nawet potencjalnego błędu podatkowego na poziomie spółki, nie powinniśmy mieć konsekwencji w postaci potencjalnej odpowiedzialności już o charakterze osobistym. Drugi element, o którym wspomniałem, to wsparcie o charakterze eksperckim. Ono głównie dotyczy, czy związane, czy spowodowane jest tym, że nie zawsze, w szczególności nasze prawo podatkowe jest dostatecznie jasne, precyzyjne, tak abyśmy zawsze wiedzieli, co się kryje pod daną definicją, jak należy postępować, czy nawet czasami jakie mamy terminy, bądź jakie role pełnimy, żeby tutaj jakby użyć przykładu, o którym też wspominał Arkadiusz, w zakresie schematów podatkowych czasami bardzo wątpliwe jest, czy jesteśmy promotorem, czy wspomagającym. Tutaj obowiązki w zakresie przekazywania informacji z schematów są nie tylko różne, ale są także w różnych terminach, a czasami od ustalenia odpowiedzi na jedno z tych pytań, no także uzależnione jest to, czy działamy w konsekwencji prawidłowo, czy też nie. Warto tutaj w takich wątpliwych, niejednoznacznych sytuacjach mieć po swojej stronie także udokumentowane działania takie analityczne, kontrolne, że podejmowaliśmy tutaj odpowiednie dyskusje wewnątrz organizacji, ale czasami także z zewnątrz, że poddaliśmy tutaj kwestię pod ocenę czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej opinii prawno-podatkowej, w skrajnej sytuacji, czy na przykład wystąpiliśmy na przykład po interpretację podatkową, bo to są także działania, które pokazują po naszej stronie działanie należyte, działanie zgodnie z kanonem i z doktryną należytej staranności, co zawsze, i to tutaj trochę nawiążę też do kwestii procedur, pozwala nam zredukować to ryzyko, że ktoś nam powie, że działaliśmy niedbale, że działaliśmy umyślnie, a ktoś inny w podobnej sytuacji zrobiłby coś więcej, zrobiłby coś lepiej. Innymi słowy, doszło do takiego błędu podatkowego wskutek naszego niedbałego działania. Więc warto tutaj o tym też pamiętać. No i wspomniałem o takiej instytucji, można powiedzieć, na obecne czasy, czyli instrukcje kryzysowe. Widzimy to także u naszych klientów i u naszych rozmówców, w szczególności z którymi jesteśmy w kontakcie i rozmawiamy na bieżąco w ostatnich tygodniach. Pojawiają się także takie instrumenty o charakterze czasowym, czyli precyzyjne instrukcje mówiące, jak w poszczególnych sytuacjach nasza firma powinna działać, powinna funkcjonować, w szczególności na przykład, kiedy nasz zespół jest rozproszony po swoich domach, nie spotykamy się codziennie czy regularnie w biurze, nie mamy szans na wzajemne rozmowy, na konsultacje. I takie instrukcje też pokazują, że my nie zostawiamy naszego zespołu bez należytej opieki, nie zostawiamy ich też bez instrukcji i zasad postępowania, tylko dostają od nas precyzyjne wskazówki, precyzyjne instrukcje, jak należy działać. To także jest jeden z takich instrumentów dopełniających to nasze szeroko rozumiane działanie w kanonach należytej staranności. Jakby konkludując, ta należyta staranność, te wszystkie elementy, ale też takie materialne instrumenty, które jesteśmy w stanie zawsze pokazać, że one zostały nie tylko wprowadzone, ale także, że one funkcjonują realnie w naszej organizacji, no to jest to, czym jesteśmy w stanie przekonać potencjalnego inspektora, czy potencjalnych inspektorów z Urzędu Skarbowego, czy z Urzędu Celno-Skarbowego, że działaliśmy zgodnie z należytą starannością. A działanie zgodnie z należytą starannością to jest działanie przy braku winy, a brak winy to jest brak tej odpowiedzialności, o której wspomniałem na samym początku mojego wystąpienia, więc warto o tych instrumentach, myślę, pamiętać. Dziękuję Tomku za to podsumowanie i za pokazanie, że która łączy wszystkie tematy, o których rozmawiamy, jest niestety ryzyko surowych kar dla osób zajmujących się podatkami w spółkach. Ale dziękuję również za pokazanie, że można tymi tematami w sposób praktyczny zarządzić i zmniejszyć te ryzyka dzięki wykorzystaniu instrumentów, o których opowiadałeś. Jeśli mogę tylko podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, to wygląda na to, że na podatkowej agendzie CFO działania, które w najbliższym czasie powinny się znaleźć, to na pewno w zakresie podatku u źródła identyfikowanie płatności zagranicznych, wybranie tych, które powinny podlegać obecnemu reżimowi w zakresie poboru podatku u źródła, o którym mówił Sebastian, i tych, które będą wypłacane już po 1 stycznia 2021, czyli w ramach nowego reżimu, i upewnienie się, że zostały wykonane wszystkie kroki, aby możliwe było skorzystanie bezpieczne zastosowanie najniższej dostępnej stawki podatku u źródła, a z doświadczenia wiemy, że spełnienie tych warunków i zabezpieczenie płatności wymaga zwykle współpracy w grupie, co jest czasochłonne, więc działania zdecydowanie rekomendujemy, aby podjąć niezwłocznie. Jeśli chodzi o raportowanie schematów podatkowych, ponieważ poza bieżącym raportowaniem konieczne będzie ponowne raportowanie schematów transgranicznych, a pierwsze terminy będą przypadać w wielu przypadkach już pod koniec lipca. Tutaj również jest to temat, który powinien znaleźć się wysoko na agendzie podatkowej CFO jako temat pilny. Natomiast w zakresie cen transferowych w szczególności istotna jest reakcja na nową covidową rzeczywistość i potwierdzenie, że 30 września tego roku zarząd będzie mógł podpisać oświadczenie o rynkowości stosowanych warunków transakcji, co również w związku z tym, że to jest pierwszy raz, gdy takie oświadczenie będzie musiało być podpisane, może to wymagać koordynacji na poziomie grupy, tak jak mówiła Aneta, to jest obszar koordynowany na poziomie grupy i trudno samodzielnie z poziomu Polski tym zarządzić. Dlatego działania także w tym zakresie, o ile jeszcze nie zostały podjęte, należy zacząć jak najszybciej. I żeby pomóc CFO zaplanować działania, odpowiednie działania na najbliższy okres, propozycje kalendarza konkretnych kroków w tych i w innych obszarach będziemy się starali Państwu przedstawiać przy okazji naszych kolejnych spotkań. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejne odcinki EYTV z cyklu Strategiczna Agenda Podatkowa poświęcone MDR oraz podatkowi u źródła. Warto pamiętać, że są to pierwsze punkty z naszej strategicznej agendy podatkowej i jest ich oczywiście wiele innych. Przykładowo temat poprawy podatkowego cash flow, czy optymalne wykorzystanie ulg i zachęt podatkowych. Ta agenda będzie dla Państwa sukcesywnie budowana i przedstawiana w kolejnych odsłonach naszego cyklu. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia wkrótce.